Witam Państwa bardzo serdecznie. Wspólnie dzisiaj razem będę prowadził dobrą uczestność. Nazywam się Stanisław Czarniewski, jestem przewodniczącym Rady Gminy, jak również nauczycielem wychowania fizycznego w gimnazjum w Gimach. Bardzo proszę teraz wszystkich o powstanie, baczność, poczty sztandarowe, sztandary wprowadzić. Do hymny. Jeszcze Polska nie zmierła, kiedy my żyjemy. Co nam obca, czego wzięła, szanowni żeny. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi polskiej do Polski, za twoje rodę, złączył się. Spocznij, dziękuję. Bardzo proszę o zabranie głosu pana wójta gminy Jana Kamalicza. Szanowni Państwo, niezmiernie miło jest nam tu w Gminach gościć tam znamiennych ludzi. I proszę Państwa, pozwólcie, że postaram się przedstawić wszystkich z imienia i nazwiska. Będzie to trudne, ponieważ jest to nietypowy taki dzień na uroczystości. Dlatego część gości nie mam, ale większość gości ja znam. I tak niezmiernie miło jest mi powitać wiceministra spraw wewnętrznych i administracji wraz z małżonką pana Jarosława Zielińskiego. Serdecznie witam przewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego pana Jarosława Dworzyńskiego. Witam wicemarszałka Sejmiku Samorządowego panią Annę Naszkiewicz. Witam członka Samorządu Polskiego pana Bogdana Dyjuku. Witam naszych duchownych księdza Jacka Brzusko i księdza Thank you.
Pan Wojciech, gospodarz, pewnie na końcu chce zabrać głos tego za Julianem Kusynem Niemcewiczem, można powiedzieć, poseł gadać powinien, więc poseł będzie gadał, ale krótko. Przygodni księża, szanowny panie wójcie, szanowni goście, wypełnionych ról, piastowanych funkcji, godności, plenum titulom, szanowni nauczyciele, panie dyrektor, rodzice, uczniowie, wszyscy goście. Dzisiaj gmina wielka radość. Radość nie tylko szkół, szkoły podstawowej i gimnazjum, ale radość całej gminy. Bo na ten dzień, na to, żeby tu w Gibach, w tym miejscu, które jest miejscem symbolicznym, symbolicznym w tym razie historii, ale w miejscu, gdzie też żyją ludzie, są mieście samorządni, co gdzie indziej. Jest oprawana do urzędu ta piękna sala sportowa. Czekaliście na nią, tak jak ksiądz proboszcz powiedział przed chwilą. Czekaliście na nią długo. Czekaliśmy na nią w jakimś sensie wszyscy, bo od dawna chcieliśmy, żeby w każdej polskiej, w każdej podlaskiej gminie przynajmniej była jedna sala gimnastyczna. To było założenie sprzed wielu lat, kiedy jeszcze niektórych, nawet na początku, w wielu gminach tych sal nie było. Teraz ten program, to założenie się ziszcza i właśnie w ostatnich już gminach te sale są budowane, budowane do urzędu. Niech ta hala sportowa dobrze służy wszystkim. Niech służy dobrze młodym, bo potrzebujecie takiego miejsca, miejsca cywilizowanego, żeby ćwiczyć ciało, ale także hartować duch.
strażacy. Wszystkich nas tu chciałbym pozdrowić i powitać w imieniu swojej własnej tego dzieci. I wtedy ekipa z tej przebierze piłki i nie tylko. Jest siłownia, no już siłownia właściwie jest wyposażona,
szefa ośrodka wczasowego z wykształcenia. Byłem listę Akademii WF skończył i mówię, że nawet nie jest w stanie ściągnąć drużyny bardzo dobre, tutaj, które były skończyły w różnych zajęciach z Białymstoką. Nawet nie było, ja nie robię. Myślę, że to jest słabo. Myślę, że są bardzo dobre w świecie. Zabrać też pierwsze w Komisji Szkolnej, czy gry potrenować. Także mamy takie nadzieje, bo wszyscy mówią, że inwestycje, które powstają, nie są dochodowe, oby tylko nie przynosiły zysku. Tutaj ja nie będę mówił szczegóły, się wdawał, ale ta sala, używanie tej sali, bo to jest ważna rzecz, nie jest droga. To wszystko jest, ja nie będę nawet tematy mówił, ponieważ to jest inspektor nadzoru i wychowawcy, którym serdecznie dziękuję również. Serdecznie dziękuję, bo to właśnie oni świeżbili Ładowicz, tą piękną halę wybudowano. To oni nam podpowiedzieli, jak mamy robić i co mamy zrobić. A mieliśmy dużo zawirowań i opłotów, jeżeli chodzi o budowę tej hali. Musieliśmy przerabiać projekt, ponieważ chcieliśmy zagospodarować jeszcze dół, bo mamy również zagospodarowany dół.
Thank you.
Dziękuję serdecznie nauczycielom za ich przygotowanie, za pomoc w wystroju tej sali. Moim koleżankom z gimnazjum serdecznie dziękuję. I myślę, że taka moja krótka refleksja jako nauczyciela wychowania fizycznego. Prawie 30 lat przepracowałem tutaj w tym budynku. Na korytarzu 6 na 10 albo mniejszy. Dzięki Bogu, że nic się nikomu nie stało. Młodzieży było 2 razy więcej niż teraz w szkole. Bo były podwójne klasy równorzędne po 20 parę 30 dzieci. I myślę, że teraz ten obiekt będzie nie tylko szkołą, ale i wszystkim mieszkańcom całej naszej gminy służył do, powiem tak kolokwialnie, kultury fizycznej, do sportu. Serdecznie dziękuję Państwu za przybycie. Ponownie zapraszam wszystkich. Tutaj są. Dobry.